Robiłem tam też bardzo dobre wyniki. W ostatnim roku zrobiłem tam mistrza oddziału i w klasach też byłem tam wysoko i w okręgu i w mistrzostwach Polski. W 2000 roku postawiłem tutaj właśnie na tym nowym miejscu gołębniki. Przywiozłem sobie stamtąd gołębie młode i w 2000 roku już leciałem tutaj w tym oddziale Częstochowa 2. Tu żeśmy mieli rejon oczywiście, były trzy oddziały, Częstochowa, Blachownia, Konopiska, w którym też w roczniakami zrobiłem wtedy mistrza i w klasach też tam byłem wysoko. W 2002 roku też żeśmy mieli jeszcze ten rejon, w którym też zrobiłem bardzo dobre wyniki. Byłem szósty chyba w Polsce w derbach i w Generalnym Mistrzostwie Polski też byłem wysoko. I w 2002 roku się ten rejon już automatycznie rozpadł, bo hodowcy nie chcieli z nami lecieć. I utworzyliśmy oddział. Przyszła do naszego oddziału taka sekcja spanek też, bardzo dobrzy hodowcy, tam ich jest około 40. I w 2000 było nas, ile tam wtedy, około 80 ludzi, nie? I w 2003 roku bodajże doszedł do nas właśnie ten oddział Blachownia. I zrobiliśmy oddział Częstochowa Blachownia, w którym lecimy właśnie do tej pory. Jest nas 123 członków. No i w zeszłym roku loty żeśmy mieli też bardzo udane. Właśnie są ten wynik Mistrzostwa Polski. Mam właśnie mistrza i tam też kolega był chyba Jędrak. Wysoko w Polsce, dużo chłopaków było. Jędrak, Łazienka tam. Gliński, Wiesław też dobre wyniki ma. No i silny oddział. No, jak się go pokazuje, to wkrótce mówiąc, każdy hodowca coś tam ma zaraz. Nie ma tak, że tam jest 10 pierwszych czy tam gdzieś, jak to tam po innych oddziałach jest. W tym roku mamy bardzo ciężkie loty. Od 8 maja żeśmy mieli zaraz bardzo ciężki lot. Śnieg, zimno. 50% gołębi, można powiedzieć, zginęło. No. Później za tydzień była powtórka. Nie było śniegu, ale było zaś jakieś anomalia okropne. Też zginęło bardzo dużo gołębi. W 1997 roku zacząłem sprowadzać gołębie od kolegi Pilśniaka, tam właśnie z tej sekcji panek, które te gołębie bardzo mi się dobrze spisały, właśnie nimi robiłem te mistrzostwa w latach 2000-2001. Ten kolega zaś, Pilśniak, ma te gołębie od kolegi Jana Fabiana, od kolegi z Rybnika były, Cieślaka Alojzego. No i na tych gołębiach właściwie się zaczęło takie można powiedzieć, zawodostwo większe. No. Później zaczął się gołębi już dokupywać tak samo, z zachodu gołębi oczywiście, które są miętkie. No ale wprowadzaliśmy je, krzyżowało się, coś tam zawsze z tego wyszło. No tak samo w mistrzostwach, w zeszłym roku w Mistrzostwie Polski miałem te gołębie, to są dwa gołębie, były właściwie bezpośrednio od Jasia Fabiana, które miałem tam z jajek i ta samiczka jedna też oryginalna. U niego też, jak był mistrzem Polski, to prawdopodobnie ta jego matka była z tej samej linii, która zrobiła też mu tam bardzo dobry wynik. Także te gołębie się sprawdzają. Bynajmniej w Mistrzostwach Polski, jak żeśmy byli w zeszłym roku, to byłem ja, Jasiu Fabian i jego brat. No, wszyscy trzej żeśmy byli. A jak się ma konkurencja? Z rozmowy telefonicznej wynika, że nie jest za różowo. W całym oddziale zameldowało się tylko kilka ptaków. Kolejne ptaki zaczynają się pokazywać już coraz częściej. Teraz dopiero zaczyna się tak od dawna oczekiwany spektakl z udziałem asów pana Długosza. Lot, w którym gołębie pokazują się na desce wlotowej co kilka chwil, jest najlepszym widokiem dla każdego hodowcy. Rozsiądźmy się teraz wygodnie w swoich fotelach i zobaczmy końcówkę tego lotu, która wygląda imponująco. Zapytamy teraz pana Jacka, co jest podstawą osiągania tak wspaniałych wyników lotowych. No, podstawą osiągania wyników jest przede wszystkim zdrowie. Zdrowie, czysta karma, dobra, punktualność w gołębiach, karmienie, żeby to nie było tak raz tak, raz tak. No i tak, no i żeby przede wszystkim gołębi nie przepaść, no. Gołąb musi być letki. No, dawkę karmy na gołębia tak przeważnie tak liczę, łyżka stołowa na gołębia. Ale ja nie dozuję łyżką, ja tak w puszkach mam mniej więcej wymierzone, tam powiadomo, ile jest gołąbków na gołębniku. Chyba że jest tam, jak są zimniejsze pogody, no to wiadomo, ten gołąb, jak tam widzę, że przy tym karmniku jeszcze tam latają, no to tam wezmę troszeczkę, jeszcze im dorzucę. Ale tak ogółem to jest łyżka stołowa na gołębia, no. To już musi hodowca wyczuć po prostu swoje stado i sam widzi, czy gołębie, bo jak się nawali za dużo, to gołębie są później ciężkie, otężałe, one nie chcą lecieć. No. One przychodzą, ale po konkursie. No to jak się loty kończą, no to tak jak mówiłem, niektórzy hodowcy tam
po prostu już se myślą, loty się skończyły, gołąbki nie lecą, już jest dobrze, niech se siedzą, niech się pierzą. Ale tu się właściwie zaczyna dopiero drugi etap tego, jakby drugie lotowanie. Tu jak się gołąb spierzy, wtedy jest zdrowy, żeby nie chorował na pierzeniu. Wtedy później na wiosnę wychodzą właśnie wyniki. Gdy gołąb tam coś później na pierzeniu przychoruje, czy coś, czy słabo się dba o niego, karmy dawają liche, bo już im nie zależy. Wtedy później oni przychodzi loty i oni mówią, że gołębi nie mają. To się wszystko później odbija. Do młodych trzeba bardzo, też jak się później w styczniu tam dostawają, też można powiedzieć, styczeń to jest taki, jęczmień się daje, dużo jęczmienia. Taki miesiąc odpoczynku tych gołębi. Później, gdy już przechodzimy na dni cieplejsze, słońce jest wyżej, zaczyna się już to zaczynać, bo trzeba przygotować bardzo dobrze gołębie na młode, żeby były zdrowe, żeby te stare gołębie nie odczuły tego karmienia, tego wszystkiego. No, też się przechodzi tam te wszystkie na żółty guzek, trichomedozy, żeby to dostały w porę. Ja jeszcze robię też 7-dniową kurację z marchewki, którą przechodzą 2 tygodnie przed parowaniem, przechodzą tą kurację i dopiero później zaczynam przechodzić na dobrą karmę i później puszczam w pary. No w pary tak przeważnie od 10 marca do 15, tam zależy jak tam wypadnie, jak mamy loty podstawione, ale tak w tych dniach od 10 do 15 marca to jest górna granica.